Dlaczego twierdzę, że ten las jest wyjątkowy? Ponieważ, proszę Państwa, jest to prawdopodobnie jedyny obszar leśny na niżu europejskim, który ma w badaniach palinologicznych udokumentowaną ciągłość pokrywy leśnej od ustąpienia ostatniego z lodowacenia. 12 tysięcy lat historii pokrywy leśnej. Prawie wszystkie pozostałe lasy w Europie były w średniowieczu lub nawet wcześniej wycięte, były użytkowane przez wieki jako grunty rolne, a potem odsadzone, czy też pozwolono na powrót samorzutny lasu. Na tym wykresie chciałem Państwu jeszcze zwrócić uwagę na świerka, wykres pokazujący świerka, który pojawia się gdzieś jakieś 8-9 tysięcy lat temu w puszczy i stanowił przez długi czas, przez tysiące lat, bardzo niewielką domieszkę. Gdzieś 1500 lat temu dopiero zaczął swoją ekspansję. I proszę zwrócić uwagę, że współczesny udział pyłków świerka w profilach palinologicznych jest najwyższy w tej wielotysiącletniej historii. Ciągłość pokrywy leśnej nie oznacza, że człowieka nie było w puszczy. I odkrywamy coraz nowe ślady obecności człowieka. Skaning lidarowy, a więc taka jedna z najnowocześniejszych współczesnych przez archeologów technik, wykrył w puszczy kilka takich kompleksów pól prehistorycznych, które były odgrodzone między sobą takimi wałami kamiennymi. To odkryto dopiero właśnie dzięki temu skaningowi. A więc człowiek w puszczy był, człowiek w puszczy działał, on ją zmieniał. Natomiast musimy zdać sobie z tego sprawę, że to są tysiące lat historii i że takie użytkowanie rolne miało prawdopodobnie charakter rolnictwa żarowego, czyli puszcza była wypalana, dane miejsce było użytkowane rolniczo przez kilka lat, później gleba była zbyt jałowa, żeby dawać jakikolwiek plon, więc miejsce było porzucane, ludzie przenosili się dalej, a na takie pola powracał las, a więc z tego punktu widzenia jest to odpowiednik takiego naturalnego zaburzenia, formy naturalnego zaburzenia. I jeśli ze względu na to będziemy twierdzić, że Puszcza Białowieska jest dziełem rąk ludzkich, to co z Puszczą Amazońską, którą przecież każdy przechodzień na ulicy wymienia jako no, tą prawie że dziewiczą puszczę. Tam jest mnóstwo ruin, tam przez wieki rozwijało się kilka cywilizacji. A mimo to uważamy, że Puszcza Amazońska jest puszczą naturalną, pierwotną, dziewiczą. W Puszczy Białowieskiej, nawet w okresie ostatnich 2000 lat, udział pyłków roślin gatunków nieleśnych nie przekraczał 20%, a więc poziomu, który mamy współcześnie, kiedy obszary otwarte w puszczy stanowią zaledwie 5% jej powierzchni. Czyli można śmiało założyć, że nawet w okresie, kiedy spodziewalibyśmy się najwyższej presji człowieka na ten ekosystem, nigdy przestrzenie otwarte jednorazowo nie były większe niż 5, no powiedzmy 10% puszczy. Ta ciągłość pokrywy leśnej nadal trwała. Natomiast obecność człowieka później przyczyniła się do jej ochrony, do zabezpieczenia puszczy. W 1409 roku po polowaniu króla Władysława Jagiełły on włączył puszczę do tak zwanych dóbr stołowych i od tego czasu użytkowanie puszczy było limitowane i regulowane przez królów polskich. Ten slajd przedstawia mapę, właściwie rekonstrukcję mapy Puszczy Białowieskiej z XVI wieku, gdzie różnymi plamami są zaznaczone tak zwane wchody, czyli udokumentowane prawa konkretnej rodziny do korzystania z puszczy w określony sposób. Proszę zwrócić uwagę, że w większości miejsc mamy albo użytkowanie sianorzędne, albo bartnictwo, albo jakiś połów ryb. Tylko dwa wchody zezwalały na wyrąb. I to był wyrąb na potrzeby własne.
To, że puszcza nie była rąbana, doskonale widać na mapie, oryginalnej mapie z 1744 roku, która została odkryta niedawno w archiwach Drezna, gdzie, proszę Państwa, widać wnętrze puszczy zupełnie pozbawione jakichkolwiek miejscowości, jest tylko Białowieża i tak zwana Stara Białowieża, natomiast miejscowości okalają pierścieniem Puszczę Białowieską, bo to były osady osacznicze, strażników, którzy chronili puszczę przed wyrębem, przed kłusownictwem i przed osadnictwem. Chciałbym Państwu jeszcze tak jako ciekawostkę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w centrum tutaj mapy, bo tu prócz wsi Białowieża i tej Starej Białowieży widać taką bardzo dziwną konstrukcję. To były prawdopodobnie płoty używane do gromadzenia, do zaganiania zwierzyny przed łowami królewskimi, no bo przecież nie można było dopuścić, żeby król, który przyjedzie na polowanie, ganiał po puszczy i szukał jakiegoś żubra. To żubr miał czekać na niego. Niemniej to pokazuje, czemu puszcza przez wieki służyła. Ona była użytkowana, ale absolutnie w sposób niedrzewny. To było miejsce łowów królewskich.